bardzo linii. Tu stajemy. Nie wiem, ja na wyczucie po 10 nie mam. No idą na wyczucie, ale to fajnie. Idą na wyczucie, patrzą. Stoj! Pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, aby uczcić odrodzenie się i odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Po 123 latach zaborów. Jesteśmy tu także po to, aby złożyć hołd wielu pokoleniom Polaków, którzy przez te wszystkie lata zaborów zachowali patriotyzm w swoich sercach i tylko dzięki ich miłości do ojczyzny polskość przetrwała. Obchody Święta Niepodległości ustanowiono na dzień 11 listopada w 1937 roku. Warto jednak pamiętać, że obchody te odbyły się tylko przez dwa kolejne lata do wybuchu II wojny światowej. W czasie niemieckiej okupacji święto nie mogło być kontynuowane, a w okresie PRL-u zostało zlikwidowane przez ówczesne władze. Ostatecznie przywrócono je dopiero w 1989 roku pod oficjalną nazwą Narodowe Święto Niepodległości. Dlatego też my, Polacy, z dumą bierzemy udział w dzisiejszych uroczystościach tu u nas w Wołominie i w całej Polsce, a nawet poza granicami kraju.
tego święta niepodległości. Flagę państwową. Podnieść! Dzisiejszych uroczystości burmistrza Wołomina pani Elżbiety Radwan witam serdecznie. Pana posła na Sejm Jana Grabca, posła na Sejm pana Andrzeja Rozenka oraz posła na Sejm pana Piotra Uścińskiego. Miło jest mi powitać przedstawicieli starostwa w imieniu pana Roberta Szydlika, zastępcy wicestarosty. Witam serdecznie wiceburmistrza Wołomina pana Łukasza Marka oraz Dariusza Szymanowskiego, radnych Rady Miejskiej w Wołominie na czele z przewodniczącym Rady Wołomina panem Markiem Górskim oraz wiceprzewodniczącą panią Katarzyną Pazią. Witam serdecznie przedstawicieli kombatantów, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Sybiraków koło Wołomi, wszystkie poczty sztandarowe, pierwszą warszawską brygadę imienia Tadeusza Kościuszki. Witam pierwsze liceum ogólnokształcące PUL imieniem 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie. Miło mi powitać Stowarzyszenie 2 Szwadronu 11 Pułku Ułanów Legionowych imieniem Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza w Wołominie. Witam przedstawicieli Związków Kół i Klubów Seniora Gminy Wołomin. Witam serdecznie przedstawicieli partii politycznych oraz organizacji pozarządowych. Witam dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych oraz młodzież szkolną i harcerzy. Witam serdecznie reprezentantów jednostek organizacyjnych powiatu i gminy Wołomin. Witam reprezentację Policji, Straży Miejskiej, Powiatowej Straży Pożarnej, przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu. Witam przedstawicieli porządkowej służby kościelnej Totus Tus, przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych, mediów i stowarzyszeń. Serdecznie witamy orkiestrę Dęto pod batutą Jacka Olejniczaka, działającą przy prywatnej szkole muzycznej imieniem Witolda Ludosławskiego w Wołominie.
Witam także wszystkich Państwa zgromadzonych tu na dzisiejszej uroczystości. A w tej chwili zapraszam tutaj uczennicę 4 klasy Szkoły Podstawowej w Czarnej, Małgosię Broma, która wyrecytuje wiersz Państwu autorski pod tytułem Polska niepodległa, kolory polskiej jesieni. Małgosia zajęła pierwsze miejsce w 20. powiatowym konkursie literackim Liryki o niepodległym. Zapraszam. Jesień kolory swe rozpościera, żółte, czerwone, brązowe, złote. A że wieczory coraz chłodniejsze, ja na opowieść mam dziś ochotę. Na tę opowieść tę polską duszę napełniacie mgłem chłód zakręci wokół. Ja opowiedzieć wam dzisiaj muszę o chwilach chwały, triumfach mroku. Tę pieśń, co szumi dziś nad głowami, powiewa dumnie bielą czerwienią. Marzeniach, które bywały z nami, tych, co nielicznie rozumieją, o bohaterach, tych zapomnianych, bez grobu, chwały, pamięci, chwili, o szansach, przez los nieraz nam danych, o tych, co w Polsce przez nami żyli, tych, co z uśmiechem, z wiarą jedynie, na polach chwały krew przelewali, tych, co wierzyli w to, że nie zginie, to, co tak oni umiłowali, tym, co walczyli o polską duszę, których słowami objąć próbuję. Ja wypowiedzieć dziś chcę i muszę dwa proste słowa. Bardzo dziękuję. Jest jeszcze z nami pan Krzysztof Gawkowski, którego bardzo serdecznie witam. Brawo. Zapraszam teraz tutaj do mikrofonu gospodarza naszych uroczystości, burmistrza Wołomina, panią Elżbietę Radwan. Szanowni Państwo, przyjaciele Wołomina. Po raz piąty mam zaszczyt stanąć przed Wami jako burmistrz Wołomina. Przed mieszkańcami miasta, które jest, powiedziałabym, niezłomne i mądre. Po raz piąty mam okazję podziękować Wam za Waszą wspaniałą postawę. Za to, że możemy się tu spotykać w każde święto narodowe i że Wy, mieszkańcy, goście, przyjaciele Wołomina, jesteście tu, aby zaświadczyć, że Wołomin ma polską, patriotyczną duszę. Młoda poetka dzisiaj już chyba wszystko w swojej liryce zawarła. To, co tak naprawdę w tej naszej polskiej duszy gra. Dzisiaj, szanowni Państwo, słowo niepodległość odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Z niepodległą w niepodległej, dla niepodległej. Co jeszcze wspólnie zrobimy dla niepodległej? Wspólnie. Pomyślmy nad tym. Szanowni Państwo, dziś podczas mszy za ojczyznę, w intencji ojczyzny, podczas homilii, ksiądz wspomniał, że każdy ma swoje Westerplatte. Tak, jesteśmy tylko ludźmi, ale my, tu, mieszkańcy miasta i gminy Wołomin, mamy osów. Mamy Bitwę Warszawską, mamy Cud nad Wisłą, mamy triumf, o ile jesteśmy bogatsi. Szanowni Państwo, co można życzyć tej umiłowanej, niepodległej ojczyźnie? Zdawałoby się powiedzieć wszystkiego najlepszego. Tak,
bądź silna, bądź mądra, bądź niezwyciężona. Wszystkiego najlepszego, Polsko. Wszystkiego najlepszego, Wołominie. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Zapraszam teraz posła na Sejm Rzeczypospolitej, pana Jana Grabca. Pani burmistrz, panowie posłowie, drodzy mieszkańcy Wołomina i powiatu wołomińskiego. Stajemy dziś w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i staramy się wszystkie ciepłe uczucia, naszą wdzięczność kierować ku tym, którzy 101 lat temu sprawili, że Polska niepodległość odzyskała. Dziś cieszymy się wolnością, cieszymy się pokojem. Dramat niewoli, ponad 120 lat niewoli, był tak ogromny dla tamtych pokoleń, że oni modlili się o wojnę. Oni ponad 100 lat temu modlili się o wojnę, po to by zaborcy, którzy odebrali Polsce niepodległość, starli się w boju i by w tym boju mogła się wykuć wolność Polski. I ta wojna przeszła, w tej wojnie tysiące młodych ludzi poświęciło swoje życie. Nie walczyli w polskiej armii, bo takiej armii nie było. Walczyli w armii zaborców, wierząc, że ich ofiara może przynieść niepodległość. I tak się stało 101 lat temu. Dzisiaj tutaj dajemy świadectwo tego, jak ważna dla nas jest niepodległość, jak ważna dla nas jest ojczyzna. Składamy hołd i dziękujemy pokoleniom tych, którzy o wolność walczyli. Zastanawiamy się, co dzisiaj do nas mówią, jakie wyzwania przed nami stoją. Mamy niepodległość, mamy wolność, mamy pokój. Co oznacza dziś patriotyzm? Co oznacza dziś poświęcenie dla ojczyzny? Jakie wyzwania przed nami stoją? Szukamy odpowiedzi na te pytania i jesteśmy dziś razem. Razem pod biało-czerwoną. Stajemy obok siebie, wdzięczni dla tych, którzy przelali krew, myśląc o tym, jak sprawić, by więcej za wolność Rzeczypospolitej młodzi ludzie krwi nie musieli przelewać. Ale byśmy byli gotowi, kiedy trzeba będzie stanąć i powiedzieć, jesteśmy wolni, byśmy byli gotowi wolności tej bronić. W przyszłym roku wielki jubileusz stulecia Bitwy Warszawskiej. Ta młoda wolność 100 lat temu mogła skończyć się po 2 latach. Ale wówczas na polach pod Ossowem, na ziemi wołomińskiej, wokół Warszawy, w wielkiej Bitwie Warszawskiej zwyciężyło dobro. Zwyciężyła wolna Polska. Musimy godnie uczcić pamięć tamtych pokoleń, tak by wiedza o tej wielkiej bitwie, wielkiej wiktorii była nie tylko wiedzą mieszkańców Wołomina, powiatu wołomińskiego, nie tylko wiedzą bliską każdemu Polakowi, ale by Europa wiedziała o tym, co zawdzięcza bohaterom spod Ossowa, tak by świat wiedział, jak bardzo losy świata zmieniłyby się, gdyby nie wielkie zwycięstwo pod Wołominem. Musimy pamiętać i musimy zadbać o to. To jest nasze zobowiązanie, nasze memento, by pamięć naszych bohaterów trwała. Cześć i chwała bohaterom. Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz do głosu, o zabranie głosu pana posła Andrzeja Rozenka. Szanowna pani burmistrz, dostojni goście, wielce szanowni mieszkańcy Wołomina. To jest wyjątkowy dzień. 11 listopada jest dniem, w którym wszyscy wspominamy ludzi, którzy oddali krew.
złożyli tę najwyższą ofiarę za Polskę, za Rzeczpospolitą, za to, żebyśmy mogli mówić, że żyjemy w wolnym kraju. W kraju niepodległym, suwerennym, w kraju, w którym sami się rządzimy. Dziś wszyscy powinniśmy oddawać honor i cześć tym, którzy zapłacili tę najwyższą cenę za naszą wolność. Nie ma znaczenia, w jakim walczyli mundurze i nie ma znaczenia, jakie wojsko reprezentowali, bo każda krew przelana za Polskę jest godna upamiętnienia i chwały. Dzisiaj powinniśmy się też nisko i z czcią pokłonić wszystkim kombatantom, których tu widzę i nisko się przed nimi kłaniam. To wy swoim życiem, swoim heroizmem pokazujecie nam drogę, drogę, którą my, Polacy, powinniśmy kroczyć. Tak samo nisko chcę się pokłonić wszystkim weteranom, tym, którzy reprezentują i reprezentowali Polskę gdzieś na dalekich frontach. Zasługują w dniu dzisiejszym na wspomnienie i na oddanie im wielkiej czci. Dzisiaj też warto przypomnieć wielkich Polaków, którzy są ojcami założycielami Rzeczpospolitej, a wśród nich szczególnie bliskiego memu sercu Ignacego Daszyńskiego, którego pierwszy rząd, rząd lewicowy, pierwszy rząd polski, wprowadził na przykład 8-godzinny dzień pracy. I walczył o prawa kobiet. Bo lewica ma też swoje zasługi w odzyskaniu niepodległości. Moi rodzice, urodzeni w 1945, w 1946 roku, są pierwszym pokoleniem, które osobiście na własnej skórze nie zaznało wojny. Oni oczywiście doświadczyli skutków wojny, ale sami już jej nie przeżywali. Ja, który się urodziłem w 1969 roku, też tej wojny nie doświadczyłem. Moje dzieci urodzone w 2002 i 2005 roku, mam nadzieję, że też tej wojny nie doświadczą. Dlatego, że dzięki mądrej polityce jesteśmy członkami Unii Europejskiej i Unia Europejska od wielu dziesięcioleci gwarantuje nam pokój i bezpieczeństwo w całej Europie. Ta polska mądrość powinna być wyznacznikiem tego, co robić dalej. A szczególnie w dniu takim jak dzisiaj, w dniu Wielkiego Narodowego Święta, powinna być wyznacznikiem tego, że zgoda buduje, proszę Państwa. Dlatego powinniśmy dzisiaj szczególnie mocno mówić o tym, że niepotrzebne są w Polsce żadne mury, ani płoty. Jesteśmy jednym, dumnym i wspaniałym narodem. Życzę Państwu, żeby następne pokolenia, nie tylko pokolenia moich dzieci, ale ich dzieci, moich wnuków, żeby te pokolenia żyły również w wielkiej, wspaniałej, bezpiecznej i wolnej Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam teraz pana posła Piotra Uścińskiego. Szanowna pani burmistrz, panowie posłowie, panie starosto, wszyscy szanowni samorządowcy, goście, drogie wojsko, strzelcy, harcerze, poczty sztandarowe, wszyscy szanowni mieszkańcy Wołomina, powiatu wołomińskiego i myślę może jeszcze innych części Mazowsza. Bardzo mi miło, że jestem tutaj z Państwem w Wołominie i bardzo cieszę się, że co roku możemy tutaj świętować, bo to wielkie święto, odzyskanie niepodległości. Dzisiaj przypada 101. rocznica. Dzisiaj dziękujemy ojcom niepodległości z marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele. Dzisiaj dziękujemy wszystkim tym, którzy i wtedy, i wcześniej w różnych zrywach niepodległościowych, ale także i później, tych wszystkich wspominamy, którzy oddali swe życie, którzy przelali krew za ojczyznę i za jej wolność i niepodległość. Bardzo im za to dziękujemy i miło ich wspominamy.
Dzisiaj możemy żyć w wolnym, niepodległym państwie. Mamy dobre sojusze wojskowe, mamy dobrą pozycję na arenie międzynarodowej. Teoretycznie wydaje się, że jesteśmy bezpieczni i że nic się nie może nam stać. Ale pamiętamy zawsze, że wolność nie jest nam dana na zawsze. Że musimy wychowywać młode pokolenie, młodzież i dzieci tak, aby gdy kiedykolwiek przyjdzie potrzeba stanięcia w obronie ojczyzny, aby oni to zrobili, aby bronili naszej ukochanej Polski. Dzisiejsze święto skłania do refleksji. Otóż po 123 latach zaborów Polska przetrwała w sercach i umysłach Polaków. To umiłowanie ojczyzny przetrwało w naszym narodzie. Jak to się stało? Jakie wartości to spowodowały? Ja jestem głęboko przekonany i myślę, że zdecydowana większość z nas tutaj jest głęboko przekonana, że tymi wartościami jest rodzina. Ta wspaniała polska rodzina o takim tradycyjnym polskim modelu. Niektórzy na Zachodzie nie do końca nas rozumieją, bo w wielu innych państwach tradycyjny model rodziny jest nieco inny niż w Polsce, ale w Polsce od wieków tradycyjny model rodziny to umiłowanie małżonków, to umiłowanie i ukochanie dzieci, otaczanie się wzajemnym szacunkiem. Drugą taką wartością jest nasza święta religia. Bez niej, bez wiary w Boga, bez roli Kościoła katolickiego w kształtowaniu naszego patriotyzmu przez te lata, też z tego wynika to właśnie, że zachowali nasi przodkowie w swych sercach Polskę niepodległą i potem ją odrodzili. Obyśmy te wartości zaszczepili naszym dzieciom. O to się dziś módlmy i o to prosimy Boga, ale działajmy też, aby to zrobić. Przepraszam, nie byłem dzisiaj tutaj w Wołominie na mszy, inne obowiązki to sprawiły, ale byłem rano o godzinie 10 w Radzyminie i tam ksiądz odprawiający mszę poprosił, abyśmy zanieśli pokój do naszych domów, ale żebyśmy również zanieśli do mnie i do pana posła Grabca, ale tutaj ja się zwracam również do moich pozostałych kolegów posłów, żebyśmy jutro ten pokój wynikający z dzisiejszego święta zanieśli również do Sejmu i Parlamentu. Chwała bohaterom! Dziękuję bardzo. Zapraszam jeszcze proszę jeszcze o zabranie głosu pana Roberta Szydlika w imieniu starostwa. Szanowni Państwo, szanowna pani burmistrz, szanowni parlamentarzyści, wieloletni księże, koleżanki, koledzy samorządowcy, żołnierze, harcerze, poczty sztandarowe, przede wszystkim kombatanci, wszyscy zgromadzeni. Szanowni Państwo, ta 101. rocznica odzyskania niepodległości to jest taki moment, też w którym możemy się zastanawiać, kiedy te obchody stulecia się zakończą. Zakończą się niewątpliwie w 2021 roku, gdy będzie 100. rocznica traktatu ryskiego, gdy można będzie uznać, że te nasze granice, które w 18 roku były jeszcze niepewne, nieznane, one dopiero się kształtowały, w 21 roku okrzepły, jeśli nie liczyć oczywiście faktu później jeszcze dołączenia tzw. Litwy Środkowej do Polski. Te obchody, one są oczywiście ważne, czy odbywają się tutaj w Wołominie, czy w innych miejscowościach powiatu wołomińskiego w całej Polsce. One są ważne, bo przypominają nam o tym, co jest tym naszym wspólnym dziedzictwem, tym wspólnym mianownikiem, który łączy nas, nawet jeśli w wielu kwestiach się ze sobą w tej przestrzeni publicznej nie zgadzamy. To gdy przychodzi do świętowania niepodległości, to rzeczywiście, tak jak mówili moi przedmówcy, to prawda, ojcowie niepodległości to byli politycy od lewa do prawa. I lewica, i ludowcy, i narodowcy, i
obóz PPS-u Piłsudczycy. To było całe spektrum i cieszyć się możemy, że o ile nie dochodziło w Polsce do wojen domowych, do takich bratobójczych waśni, pomijając oczywisty fakt, że w tych armiach zaborczych bywało, że brat do brata strzelał, bo Polacy służyli w armiach trzech zaborców w różnych mundurach i bywało, że spotykali się w okopach twarzą w twarz, ale pomijając tę bolesną prawdę, my jako Polacy na szczęście nie przelewaliśmy tej krwi wzajemnej, braterskiej i nawet jeśli dochodziło do gwałtownych sporów, to one jednak mieściły się w pewnych ramach. Ja obiecuję, Szanowni Państwo, że nie będę mówił za długo, bo 11 listopada to nie 4 lipca i aura nie sprzyja długim wystąpieniom. Wspomniałem o 4 lipca nieprzypadkowo, mam ze sobą dwie flagi, biało-czerwoną i flagę amerykańską. Powiem też z Państwa, że to pusty gest, bo uzyskaliśmy zniesienie wiz oczywiście i widzę starosta Szydlik się z tego cieszy. Ja uważam, że to jest miły moment, że te wizy zostały zniesione. Miły moment, bo Państwo nie muszą wyjeżdżać, ale Państwo mogą. I to jest ta zasadnicza różnica. Ale też wziąłem w przestrzeń publiczną tę flagę amerykańską, żeby przypomnieć, że w 1918 roku po części wysiłkiem żołnierzy polskich, Polskiej Organizacji Wojskowej, Legionów, po części, to była tylko część tego wkładu w niepodległość. Musimy wiedzieć też, ci, którzy historię znają, to wiedzą, że odzyskaliśmy tę niepodległość również dzięki temu, że klęskę poniosły państwa centralne, Niemcy, Austro-Węgry, że w Rosji Radzieckiej wybuchła rewolucja. Szereg czynników na to się złożyło, ale również ważna, jakże ważna deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona, który w styczniu w swoich tezach domagał się niepodległości dla Polski, jak również wielu innych krajów europejskich, ale właśnie dla Polski wolnej, suwerennej, niepodległej z dostępem do morza. I by nie powtarzać tego wszystkiego, co mówili moi przedmówcy, powiem tylko tyle. Życzę Państwu i sobie, by ta niepodległość była czymś, co jest nam tym razem dane raz na zawsze. Chwała bohaterom. Dziękuję Panie Starosto. A teraz, proszę Państwa, nastąpi odczytanie apelu pamięci, który wykona uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego PUL w Wołominie, Krystian Tomaszewski. Zapraszam. Proszę baczność, na prawo, baczność, apel pamięci. Kombatanci weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Wołomina i regionu, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu na skwerze marszałka Józefa Piłsudskiego, aby uczcić pamięć tych, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej. Wołam idących szlakiem ku niepodległości konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorąży, bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Bohaterów! Wzywam żołnierzy pierwszej kompanii kadrowej, legionistów marszałka Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz wyklitej armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, drużyniaków, kombatantów, sybiraków i łagierników, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Chwała! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który 101 lat temu, pamiętnego 11 listopada 1918 roku, stanąłeś na czele odrodzonego państwa Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa,
Wojciecha Kurwantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Kalera i Józefa Dowor-Muślickiego. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Wzywam księdza Ignacego Jana Skorupkę, generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego, generała Franciszka Latinika, porucznika Stanisława Materiewicza, porucznika Jana Szewczyka, podporucznika Mieczysława Słowikowskiego. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych heroicznych bojów 1939 roku, żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego oraz Podziemnego Państwa Polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wołam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli oraz wszystkich tych, którzy swoją służbą i pracą budowali wolność, suwerenność, demokrację i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Niech na zawsze w pamięci narodu polskiego pozostaną imiona i czyny tych, którzy w walce o wolną ojczyznę oddali swoje siły i życie. Niech rozsiane po bezkresach znane i bezimienne żołnierskie mogiły będą świadectwem dziedzictwa tradycji i czynów ojców naszych oraz naszej pamięci narodowej i tożsamości. Niech imiona poległych i pomordowanych zapadną w nasze umysły i serca. Niech staną się nieustającą zachętą w wypełnieniu powinności wobec Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dzisiaj to właśnie my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych przodków i jesteśmy kontynuatorami ich historycznego dzieła. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Bądź opatrzność! Spocznij! Dziękujemy. W imieniu
posła na Sejm Piotra Uścińskiego wieniec złoży radny Paweł Śliwa. Wieniec złoży delegacja posłów na Sejm. Pan Krzysztof Jachowski. Wieniec złoży delegacja pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniem 111 Eskadry Myśliwskiej KUL w Wołominie na czele z dyrektor Agnieszką Kaczyńską. Wieniec złożą delegacje Klub Seniora Trump, Klub Seniora Słoneczna, Polski Związek Emerytów i Rencistów, Inwalidów Wojennych, Koło nr 1 i Koło nr 2, Liga Kobiet Wołomin, Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP Wołomin, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło Wołomin. Polskiego Związku Niewidomych kwiaty składają zarząd i członkowie Koła Terenowego Wołomina. Pani Halina Bonecka wraz z dyrektorami szkół i przedszkoli gminy Wołomin. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wołominie pani Katarzyna Kadzidłowska.
wobec delegacja Zespołu Szkół Ulicy Legionów 85 i Zespołu Szkół Ekonomicznych Wołomina. Przedstawiciele spółek komunalnych gminy Wołomin. Reprezentująca Zarząd Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie. Pani dyrektor oraz pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Wołominie. Przedstawiciele Stowarzyszenia imieniem drugiego Szwadronu 11 Pułku Ułanów Legionowych w Wołominie. Składać będą przedstawiciele Wołomińskiej Rady Seniorów. Wieniec będą składali przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin Karol Gałczyk, Michał Przyborski oraz Julia Janowska.
przedstawiciele kościelnej służby porządkowej rodu Stóż z parafii pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika w Wołominie z przewodniczącym Sylwestrem Kotem na czele. Wieniec w imieniu mieszkańców osiedla Wołominy oraz Rady Osiedla Wołominy. Przedstawiciele Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej Koło Wołomin. Prosimy przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Wieniec złożą samorządowcy z Wołomina. Asyście pana Łukasza Wojakowskiego. Stowarzyszenie Wisna 1939 razem z jednostką strzelecką 1939 w Wołominie. Zbliżamy się powoli do końca. Ale jeszcze proszę nie opuszczać, ponieważ za chwilę odbędzie się krótki koncert pieśni patriotycznych. Zapraszam. Proszę patrzeć na prawo! Patrz! Baczność! Brawo! Zwrot! Zemno!